Cześć wszystkim, z tej strony Domino, zapraszam Was na kolejny odcinek z Crossouta i w tym odcinku, tak jak obiecałem, będziemy budowali pojazd. Na początku potrzebujemy podwozie. Więc zrobimy takie coś. Dobra, powiedzmy, że na razie na 3. Dobra, teraz karoseria. Kabina, znaczy się. Dobra. Co teraz? Warto byłoby... Tylko czy ja takie coś mam? O, mam. Zmieści się? Nie zmieści się. Dupa. Tak się zmieszcza. Dobra. Na razie damy to. Dobra. To jest tylko na razie. Nie przejmujcie się. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Okej, co jeszcze? Co jeszcze nam potrzeba? O, takie coś może jednak będzie lepsze. No, takie coś jest zdecydowanie lepsze. Dobra, wracamy. Okej, kasujemy wszystko, jeszcze raz. Ciup, ciup, zaraz, nie to, to. Tak. Żeby było w miarę równo. No dobra, nie jest równo, ale będzie dobrze. Mamy jeszcze jedno, mamy jeszcze jedno, to co sobie będziemy żałować. Będzie to duży pojazd. Okej, teraz to kabina. Ale może damy ją tak bardziej na środek, co wy na to? O, tutaj, dobra. Teraz kółeczka. Gdzie są te kółeczka? Tu są cztery, dobra. Okej, i damy tak tu. Na razie tu przód albo wyrzucimy, albo coś tam dodamy. Ok, na razie tak, całkiem fajnie wygląda, mi się podoba. Ok, teraz co, damy cooler jeden. Tu potrzebujemy jeszcze oczywiście karczak. Karczak jest niezbędną częścią, przynajmniej dla mnie. Nie ma takiej możliwości, żeby nie było karczaka w samochodzie. Tu ok. Damy też silnik, który się zmieści. Oj, ale postawiłem. O, tak. I tu coś by się jeszcze zmieściło. Co będzie nam potrzebne? Chyba nic nie będzie nam potrzebne. Przynajmniej z tego. Tu mamy radiator 50. Masz też dobra jakoś 50. Dobra. Co teraz? Generator. Tak. Generator też jest bardzo, bardzo istotny. Ok, jakoś to wygląda. Przydałoby się jakoś to jeszcze opancerzyć. Ogólnie co ja bym chciał zbudować? Na razie zostanie tak. W ogóle to zastanawiam się nad kupnem dronów. Krzysiek ma drony i zarobiście mu się gra. Może też wezmę drony? Nie, tutaj damy. Tutaj. Dobra, najpierw to. Opancerzyć dupę. Trzeba. O, tak. Dobra. No, powiedzmy, że całkiem nieźle. Dobra, dupa opancerzona. Jeszcze jakoś przód by się przydało. Przód, tylko przód chyba czymś innym. Bez sensu wrzucać tamto. O, z przodu tylko tyle. Tak, tak. O, tak, żeby zasłonić to. Czyli nasze silniki, karczaki i te całe cuda, co tam mamy. Dobra. Opancerzymy też przód. Dobra. Co by tutaj jeszcze? Co by dać tutaj jeszcze? Damy to. Czy ja mam tylko dwa takie? Nie, to są cztery. Tak jest. Dobra, wygląda całkiem fajnie.
Tu można by coś jeszcze dorzucić, żeby się stykało, ale to później. Dobra, powiem, że wyglądasz całkiem przyzwoicie. Teraz jakoś druga osłona na dupę by się przydała. Może te drzwi. No, troszkę niżej. O. I co? Mamy dwa takie. Takie dwa. Damy je tutaj. Okej. Okej. Podoba mi się. Dobra, czym będziemy jeździć? Tutaj w sumie zamiast tego mógłbym wepchnąć te drony. Co wy na to? Myślicie, że warto kupić te drony? Chyba warto. Tylko, że to ja wolę strzelać, a nie korzystać z dronów. Dobra, na razie zostawimy. Przemyślimy to. Wykorzystamy nasze wiertełka. O, wiem. Dobra, to damy tak. Dam radę. No. Wow. Pewnie mi to zaraz ostrzelą. Dobra, zobaczymy, jak się będzie spisywać. Do tego coś do strzelania. Okej, i w sumie możemy się zająć resztą. Masa. Coś by tutaj można było by dorzucić. Może na razie paliwo. Tak wstępnie. Zobaczymy, jak pojazd będzie się spisywał. Jeszcze dałbym jakieś zakrycie. Dobra, niech będzie to. Skoro tak się ułożyło, to trzeba by coś tutaj dać do wyrównania. O. Dobra, na razie tak. Przetestujmy go w walce, zobaczmy, co z tego będzie. W ogóle, może najpierw, jak on jeździ. Okej, jeżeli chodzi o szybkość, to nie urywa dupy. Może kameleona bym mu dał. No. Czy ja wiem? Dobra, dam mu tego kameleona, jeżeli mogę. Kameleon coś kosztuje? Punkt energii. A ja mam? O, akurat. I miejsce się znajdzie. O, kameleon jest taki duży. Dobra, wiecie co? Nie, bez kameleona. Wróć, mogę to cofnąć? Mogę, dobra. Jedźmy, zobaczmy, jak to będzie się spisywało na polu walki. Równo. Może działka powinien bardziej cofnąć. Widzisz, łosiu? Karciaka byś sobie ustawił. I chłopaki by nie tracili czasu na ciebie. Dobra, idziemy na szybkości i przejąć bazę. Więc... jeśli tak, nasz pojazd nie będzie mógł się wykazać. To trochę lipa. Okay. Przejmujemy bazę, jesteśmy szybsi od nich. Przynajmniej na razie. Dobra, już jadą, żeby nam przeszkodzić. Pan tutaj nie wiedzie. O tyłach mi to taki jest. A, możesz.
Dobra, zlamiłem, przyznaję, że zlamiłem. No, ale teraz masz jak w dubek normalnie. Dobra. No. Całkiem konkretnie się pojechał. Dużych uszkodzeń nie ma. Waha jest. Nasze poczynania nie urywają dupy. Ale... ale wygraliśmy. Spróbujmy jeszcze raz. Zobaczymy. Czy teraz też się uda wygrać. No, znowu ta sama plansza. Ten pojazd jest dobry, bo w sumie mogę sobie drony. O ja pierunie, ty! Jaką murówkę sobie zrobił z działki. Baza. Odstrzelili mi wszystko. No to jest dupa. Dobra, i tu kończymy. O, nie popisaliśmy się. Trochę zlamiany został. Mamy szansę jeszcze wygrać, co prawda. A, o, dobra, już patrząc na to, jakim to szybko idzie, to raczej nie wygramy. U nas tylko dwóch chyba czuwa. Tak? Znaczy czuwa. Dwóch bazę przejmuje. No. O, włos. Milimetry. No cóż, no niestety. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, co sądzicie o pojeździe nowym. Wizualnie nie jest zły, ale po paru przeróbkach będzie dobry. Tutaj damy coś jeszcze na boczek, żeby to się trzymało. I będzie gitas. Będzie pan zadowolony. Dobra. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.